Konkretne rozwiązania dla Wrocławia, część trzecia. Drodzy kierowcy, pewnie widzicie, że dziurawe drogi, szczególnie po zimie, i powolne tempo ich napraw są niezwykle frustrujące. Tracimy nasz czas, tracimy pieniądze na naprawę samochodów, a przede wszystkim to kwestia naszego bezpieczeństwa. Dlatego ja proponuję tutaj trzy podstawowe sprawy. Po pierwsze, budżet interwencyjny dla rad osiedli, żeby część decyzji o tych podstawowych naprawach była właśnie podejmowana na osiedlach, wszędzie tam, gdzie te sprawy są najlepiej znane. Po drugie, wprowadzimy aplikację mobilną, łatwą w użyciu, dzięki której będziecie mogli zgłaszać wszystkie naprawy i monitorować ich postęp. Wreszcie, po trzecie, będziemy współpracować z uczelniami wyższymi oraz fachowcami, żeby znaleźć, stworzyć i wykorzystać najlepsze, najszybsze i najtańsze sposoby naprawy wrocławskich nawierzchni. Naprawione drogi to nie tylko szybszy i bezpieczniejszy transport, ale także oszczędność naszych pieniędzy. Nie będziemy musieli wydawać je na kosztowne naprawy samochodów, ale to także oszczędność pieniędzy dla miasta, które nie będzie musiało wydawać ich na wysokie odszkodowania. To tylko 3 z 71 konkretów dla Wrocławia. Po resztę zapraszam na moje media społecznościowe.